spotkaliśmy się tutaj z okazji podsumowania projektu, który realizujemy pod nazwą Pieśni Naszych Ojców, realizowanego przy współfinansowaniu środków programu Działaj Lokalnie 7 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Gminy Dubeninki oraz środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydanie płyty nie jest prostą sprawą, a jeszcze wydanie tego rodzaju płyty, która myślę, że wiąże się z przeszłością, z tymi ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Zrodził się taki pomysł już kilka lat temu, a teraz dzięki właśnie naszym sponsorom został zrealizowany. Pomysł polegał na tym, żeby zebrać te pieśni, które jeszcze żyją w pamięci osób mieszkających na terenie naszej gminy, żeby wydać płytę. To jest jedna część projektu. Druga część projektu, zależało nam, żeby to nie tylko skończyło się na wydaniu płyty, tylko zależało nam, żeby pokazać młodym, że takie pieśni mogą funkcjonować, że są ciekawe, i zaprosiliśmy ludzi w średnim wieku, napiszę trochę młodszych, którzy na co dzień się zajmują takimi pieśniami, jeżdżą z koncertami, z warsztatami, żeby poprowadzili właśnie takie warsztaty u nas i pokazali młodym ludziom, jak to jest, jak taką muzykę można śpiewać, w jaki sposób. Ale wrócę jeszcze do nagrań. Tak to jest z pieśniami, że pieśni wędrują razem z ludźmi. Na naszym terenie, jak wszyscy wiemy, ludzie zaczęli tutaj mieszkać od 1945-1946 roku i przywieźli z sobą pieśni. Pieśni, najczęściej to są pieśni z Suwalszczyzny, czyli z zagranicy. I ta pieśń, myślę, że tutaj na tej ziemi, nie wiem, nie mieszkałam w tych czasach, ale tak sobie mogę wyobrazić, była czymś, co przynieśli z domu, co było dla nich jakąś opoką, co tworzyła tożsamość, co była oparciem. Były to zarówno pieśni i świeckie, te, które się śpiewało na weselach, te, które się śpiewało przy okazji prac. Były to pieśni religijne, te, które się śpiewało z różnych okazji, zarówno kościelnych, jak i z takiej okazji jak żegnanie z nami. Jesteśmy naprawdę jednym z niewielu obszarów w Polsce, ja pochodzę z innego, z Pomorza, gdzie też ludzie się przeprowadzili i z Wileńszczyzny, i z różnych stron, i tam już nie ma tej tradycji, nie ma tego żegnania przy zmarłych. Uwierzcie mi, że żegnanie bez pieśni, po prostu spotkanie się w kaplicy, odmówienie różańca i pochowanie tak człowieka jest czymś uboższym. Sama wiem, bo doświadczam tego, wracając w swoje strony. I tu, że macie tą piękną tradycję żegnania zmarłych, śpiewem, czuwaniu, odmawianiu różańca, jest niezwykłą wartością. I ten pomysł właśnie polegał na tym, żeby utrwalić to, co jeszcze jest w pamięci, to, co ginie na naszych oczach. I tutaj naprawdę wartością jest to, że jest zespół. Jest zespół, on kultywuje, śpiewa. Przekazywane są te pieśni z pokolenia na pokolenie. Ale naprawdę te pieśni już giną, dlatego stąd się zrodził ten pomysł nagrania. Witaj się rano, rano, witaj się, przyjechaj na wsią. Warsztaty tutaj z pieśniami tutejszymi.